Urząd Marszałkowski w Łodzi opublikował listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach rozwoju gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 21 wniosków wybrano z 29, które przeszły ocenę formalną. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to 153 miliony złotych, a łączne dofinansowanie pozytywnie ocenionych wniosków wynosi niecałe 83 miliony. Jest więc prawie pewne, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają dofinansowanie. Wśród pozytywnie ocenionych projektów znalazły się miasto Sierac, które na zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej, gdzie powstaną m.in. baseny, otrzyma prawie 3,5 miliona złotych dofinansowania. Gmina i miasto Warta na zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania. W gminie Pęczniew dofinansowanie wynosić będzie ponad 4 miliony złotych na zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko, w tym budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie. Powiat zduńskowolski na projekt Aktywna Dolina Rzeki Warty otrzyma ponad 7 milionów dofinansowania. Na liście znajduje się również gmina Uniejów, która ponad 6 milionów złotych dofinansowania otrzyma na budowę infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie. Więcej o realizacji tych projektów usłyszą Państwo w programach Nasze Sprawy i Wieści Regionalne.